dobry, przywitaj się ładnie z telewizorami. Dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Jak to gdzie? W Rytrze. Tak, za nami. Nie wiadomo, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, jak to ma za Zajcuś, zamek ryterski. No i chyba tam pójdziemy. Na pewno raczej. No. Bo to tu jesteśmy nie tylko po to. No generalnie nie tylko po to. Stoimy gdzie? Na moście. Na Popradzie. Na Popradzie. Słuchaj, kaczki, tiry. Tak. A w Popradzie złote ryby, a w ogrodzie jest biały kwiat. A jak patrzy się z przechyby, widać prawie cały świat. Zamek ryterski. Kolejny raz. Kolejny raz. Wcale nie jest lżej. No nie jest lżej. Lżej o jakieś 20 kilo. 20 kilo i pół metra śniegu, nie? No. Na razie go wam nie pokażemy, ponieważ no jest to pod słońce. Ale generalnie będą na pewno ujęcia z góry. Ale co ci powiem, Baśka, co ci powiem? Ale ci powiem. Dzień kobiet w Rytrze. Nie, ciepło. W końcu ciepło. Jest jakieś no 12-13 stopni na pewno na plusie. Nie, jest więcej. W słońcu jest. No w słońcu będzie około 18 odczuwalna. Robi się fajna panoramka. Zameczek z tego co widzimy jest w przeciągu ostatnich 2 lat, jak tutaj byliśmy poprzednim razem, został podniesiony, zrekonstruowany. Dokładnie. No nie będę tego na razie kręcił pod słońce, ale mogę nakręcić panoramkę, którą widzimy za sobą. Proszę bardzo. Dzień kobiet. To perforowane, betonowe, ale jest pięknie. Ogrodzenie, zrobili barki zabezpieczające, ale widok jest i tak cały czas ten sam. Dokładnie. Idziemy dalej. Poprad w dole. Proszę, schodki na górę. Wow! Patrz, tam też coś jest. Lecimy. Ale zamknięta jest baszta. No, tutaj nie było murów w ogóle, nie? Rytro to pięknie położona miejscowość górska w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim, pomiędzy Starym Sączem a Piwniczną Zdrój, w malowniczej Dolinie Popradu. W niewielkim oddaleniu od centrum na Górze Zamkowej wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku, którego początki sięgają XIII wieku. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z 1312 roku. Dokument z tego roku mówi o przywróceniu poboru cła przy zamku w Rytrze klasztorowi klarysek ze Starego Sącza. Sam zamek, poza wieżą, był drewniany.
stanowił własność króla Władysława Łokietka i był strażnicą przy komorze celnej nad Popradem. Według zapisów w księdze uposażeń diecezji krakowskiej Jana Długosza około 1244 roku osiedlić się tu mieli niemieccy rycerze, rozbójnicy, którzy najprawdopodobniej byli budowniczymi zamku. Z tym faktem związana jest etymologia nazwy Rytro, wywodzona od niemieckiego słowa Raubritter. W XV wieku stał się rezydencją starostów sądeckich. Wtedy też został rozbudowany. Zamek Ryterski odwiedzali znakomici goście. W 1369 roku przebywał tu król Kazimierz Wielki, udając się na Węgry. W 1385 roku zamek odwiedziła Jadwiga z narzeczonym Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem. W 1412 roku gościł w Rytrze król Władysław Jagiełło z żoną Anną i wielki książę Litwy z żoną Heleną, a we wrześniu 1471 roku przejazdem był tu Kazimierz Jagiellończyk, odprowadzając swego syna Kazimierza na tron węgierski. Do dzisiaj z tego gotyckiego zamku zachowały się ruiny wzniesionej z piaskowca wieży obronnej wysokiej na 8 metrów, resztki muru, warownej bramy i budynku mieszkalnego ze strzelnicami. Nieopodal bramy stała niewielka basteja. Był to najpóźniej wybudowany element zamku. Od strony północnej za wieżą znajdowała się fosa i wał, prawie całkowicie już zniwelowane. W okresie kilku ostatnich lat pod nadzorem konserwatora zabytków skutecznie odsłania się i rekonstruuje ruiny. Wbudowano również niedostępne jeszcze galeryjki i platformy widokowe dla turystów. Kadr mi wlazł.